Witamy ze świątyni futbolu z Wembley, gdzie lada moment rozpocznie się dzisiejszy pojedynek. Przy mikrofonie Dariusz Szpakowski, a razem ze mną na stanowisku komentatorskim Jacek Laskowski. Przed nami dzisiaj kolejne spotkanie rozgrywek ligowych Division Rivals. Jacku, przed nami wspaniały spektakl. Ciekawe, Darku, jaki futbol dziś zobaczymy. Oby nie schowali się za podwójną gardą. Prostopadłe podanie od Iena Rasha. Pierwsza bramka w tym meczu i mam nadzieję, że nie ostatnia. Dobra dyspozycja strzelecka zawodników z pierwszej linii to podstawa. Dobre podanie za plecy obrońców. Mbappé przejął piłkę we własnym polu karnym. Varane. Tovin. Darwin Machis. Iheanacho Rasha. Tovin. Lionel Messi. Neymar. Surutusa. Niestety strata. Neymar prostopadle. Z tej akcji już nic nie będzie. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Dobrze, ściąga obrońców i ma do kogo odegrać. Hector Herrera. Już wydawało się, że przejęli, ale nie opanował piłki. Prostopadłe podanie Neymara. Szkoda, że jest spalony. Mielibyśmy bramkę. Kapa. Świetny przegląd pola. No, nieudane dośrodkowanie z rzutu rożnego. Genialne podanie. Świetne wejście. Wybornie przewidział zagranie przeciwnika i przejął piłkę. Juri Bercicze. Prostopadłe podanie. Będzie groźnie. Zobaczmy, co zrobi. Hector Herrera. Bardzo ważna interwencja obrony. Mają teraz trochę miejsca. Mbappé. Ależ przeczytał to jak profesor. Neymar. Neymar. Prostopadle. Neymar. Ależ emocje w tym spotkaniu. Ledwo się rozpoczęło, a już z obu stron padają bramki. Jak dotąd na nudę nie można narzekać i pewnie dalej tak będzie. Na razie wszystko zaczyna się od początku. Naprawdę doskonale się znalazł w tej sytuacji. Uderzył z bliska i nie dał bramkarzowi żadnych szans. Ktoś powie, łatwa bramka, ale zachował się tutaj jak prawdziwy lis pola karnego. Aż dwóch graczy zostało zmienionych w tej drużynie. Jest 1-1. Remis. Plan B nie wypalił, więc wracają do planu A. Stawiają na atak. Tak, jako gospodarze powinni narzucać tempo gry, a do tej pory im się nie udawało. Będzie chyba podawał. Ależ zachował zimną krew do końca we własnym polu karnym. Niezła okazja do kontry. Kibice pokazują, co myślą o tej decyzji sędziego, jak dla nich ewidentny karny. Czy będzie prowadzenie? Bramkarz chwyta piłkę po tym strzale. Świetnie teraz dostrzegł partnera. Szansa na oddanie strzału. I mamy bramkę. Ależ pech. Sędzia liniowy daje znak, że jednak był spalony. Ronaldinho. Neymar.
Darwin Machis. Piłka idealnie za plecy obrońców. Gol! Bramka, która daje im prowadzenie i tak potrzebny oddech. Teraz to rywale muszą martwić się o wynik i zaatakować. A to prosta droga do tego, by się odsłonić i zostać boleśnie skarconym. Dobrze teraz odczytał intencję, przejął piłkę. Mogą teraz skarcić rywali. Wciąż to może być wyrównanie. A jakim cudem to obronił. Nie miał prawa sięgnąć tej piłki. Mbappé świetnie to zablokował. No ładnie teraz strzela. Czy to będzie wyrównanie? Nie będzie bramki. Skuteczna interwencja obrony. Prostopadle za linię obrony. Ależ sprytnie zagrał prostopadłą piłkę. Ależ odbiór. To wymagało zimnej krwi. Hector Herrera. Ależ świetnie zgubił obrońcę. Zobaczymy, co teraz zrobi. Ach, teraz znakomity przechwyt. Hector Herrera. Co teraz zrobi? Ależ się przedarł, no. Ter Stegen wyciągnął się jak struna. Ależ pokazał klasę tą interwencją. Mogą ich teraz skontrować. Pięknie, prostopadle, Messi. Neymar. Neymar w idealnej sytuacji. Jest bramka po szybkim kontrataku. Sprawnie to rozegrali. Zaryzykuję stwierdzenie, że właśnie w ten sposób ćwiczyli to na treningach. Co może dać jedna udana indywidualna akcja? Widzimy, jaka moc drzemie w takich zrywach. Był nie do zatrzymania. Miał miejsce, czas i niezdecydowanych oponentów, którzy nie zdołali go zatrzymać. Ależ wyrównane jest to spotkanie. Bramka za bramkę. Mamy remis. Zbliża się do pola karnego. Dobre odebranie piłki bez faulu. Mbappé. No, dobre podanie. Może coś z tego będzie. Tak, gol. Świetnie się dzisiaj spisuje. Tą bramką skompletował hat-tricka i będzie mógł po spotkaniu zabrać piłkę meczową na pamiątkę. No i strzelił kolejną bramkę. Ależ ma dzisiaj dzień. Rzeczywiście każdy jego strzał kończy się dziś golem. Obrońcy muszą go lepiej pilnować. Wynik 3-2 nie gwarantuje końcowego zwycięstwa. Za to mamy gwarancję mocy do końca. Blisko pole karne. Matis! Świetnie teraz Ter Stegen. Gramy dalej. Okres dobrej gry gospodarzy. Mają inicjatywę. Wzmaga się. Czy zdoła wyrównać? Niezwykle ważna interwencja obrońcy. No i Ronaldinho. I piłkę przejmują rywale. Do przerwy 3-2. Myślę, że na tym nie poprzestaną. Ciekawa będzie druga połowa. Ciekaw jestem, jak oceniłbyś grę Neymara w pierwszej połowie. No, fantastyczny występ. Nie co dzień zdobywa się hat-trick w jednej połowie. Świetnie pomógł drużynie objąć prowadzenie. Jeśli po przerwie zagra równie dobrze, mogą być spokojni o wynik.
Właśnie, arbiter rozpoczął drugą połowę spotkania. Kiepskie podanie, zupełnie bez pomysłu, strata piłki. Cristiano Ronaldo, ładnie, prostopadłe zagranie. Może spróbować szczęścia. Messi, jest! Kolejna bramka i mają już dwubramkową przewagę. Byle tylko za bardzo nie uwierzyli w siebie i swoje zwycięstwo, bo to może spowodować zbytnie rozluźnienie szyków. Kapitalne wykończenie akcji przez Argentyńczyka i jest gol. Widać, że Leo Messi jest dziś jak zwykle w doskonałej formie. 4-2, różnica wyraźna, w miarę bezpieczna, ale czy taki wynik uda się utrzymać do końcowego gwizdka? Varane może teraz pociągnąć akcję do linii końcowej. Na piłkę, co z tego wyniknie? Tym strzałem może zmniejszą straty do rywala. Sięgnął piłki ręką. Krótko rozegrany rożny. Ma sporo możliwości. Drybluje w stronę bramki. Nacho Fernandez. Aj, niewiele brakowało, niestety. Kylian Mbappé. Kapa. Sissoko. Puyol ekspediuje piłkę z dala od bramki. Może dośrodkować. Hector Herrera. Świetnie to zablokował. Krótko rozegrali ten ruch. Wchodzi ze skrzydła w pole karne. Ale świetnie teraz zablokował. Zobaczmy, co zrobi. No i skutecznie, dobrze po raz kolejny blokuje. Będzie okazja do kontry. Może coś jeszcze z tego będzie. Lionel Messi. Gwizdek, rzut wolny. Będzie wrzucać w pole karne z nadzieją, że któryś z kolegów dojdzie do pozycji strzeleckiej. Neymar. Wysoki pressing, ciężko się wychodzi. Ładnie się znalazł na skrzydle. Tove. Ciekawe, jak to rozwiąże. Wyczuł go bezbłędnie. Nie dał się oszukać. Wspaniała obrona. Widać tutaj było jego doświadczenie. Przy piłce Cristiano Ronaldo. Nie ma gwizdka. Pięknie go dostrzegł. Messi. Mbappé przed szansą. I gol, proszę państwa. Opłaciło się pracować w odbiorze już na połowie przeciwnika. Drużyna nie wycofała się. Odzyskała piłkę, zanim obrona zdążyła się zorganizować i wykorzystała sytuację. Chewing.